Nie tak to na pewno miało wyglądać. Michał Masakra Hita dziś naszym gościem po walce, no właśnie, która się nie ułożyła ewidentnie na KSW 39. Zaskoczony dyspozycją, czy coś nie zagrało, czy po prostu taki dzień? No jest za krótka walka, żeby powiedzieć o dyspozycji. Fizycznie dosyć byłem bardzo dobrze przygotowany. Szkoda tych 4 miesięcy, ale nie szukam usprawiedliwienia. To całkowicie moja wina, dałem dupy po całości. Michał Andryszak zasłużenie, gratuluję mu, wygrał, a ja nie szukam usprawiedliwienia ani niczego. To gdzie był ten błąd? Czy to był coś, co gdzieś po drodze wyszło? Nie spodziewałem się gdzieś tam tego zapięcia, ale to tak jak mówię, są takie techniki, że jak zapniesz, już nie da się ucieknąć, jak to się mówi, tak? No i nie ma co tutaj szukać po prostu, w sensie z mojej strony jakiś usprawiedliwień. No przegrałem zasłużenie, Michał się okazał lepszy i trzeba pochylić czoła, popiół i zapierdalać dalej, żeby coś wygrać. Jak chciałeś tę walkę rozgrywać? Stójkowo, po swojemu, czy...? Nawet nie tyle stójkowo. No, Michał jest takim zawodnikiem dosyć agresywnym w pierwszych tam 3-4 minutach. Ja byłem bardzo dobrze przygotowany fizycznie i wiedziałem, że to może mnie zgubiło właśnie. Za spokojnie zacząłem, i bo wiedziałem, że go przetrwam i go nie będzie po prostu. Ale nie szukam usprawiedliwienia. Biorę na klatę, dałem dupy i tyle. No to pytanie, jak to teraz mogłoby się układać, jak myślisz? Była wygrana z Włodarkiem, była no teraz przegrana z Michałem, przegrana wcześniej z Karolem Bedorfem. No i cóż teraz, Karol no, pewnie dochodzi do zdrowia. Naturalnym będzie według ciebie rewanż z Karolem w takim razie? Czy... Nie, dobrze, nie ma takiej opcji, żebym wrócił w tym roku, jeżeli to są zerwane tak naprawdę te ścięgna Achillesa. Nie wiem, jak ktoś mówi, że masz zerwane ścięgna Achillesa, że 2 miesiące wraca do treningu, to... się w łeb stuknie, kurna, i to znaczy, że nie ma tych ścięgien zerwanych. Bo po takiej kontuzji to się do pół roku dopiero do normalnego treningu wraca. No, zobaczymy, tak jak mówię. No, ja podpisałem kontrakt na walki, nie na przeciwników, kogo mi dadzą, to zawalczę. No i żadnych pochopnych decyzji teraz na, jak to się mówi, gręcu i tyle. No, trzeba wziąć na klatę. No, ale jedna decyzja już jest. Mówisz, że nie chcesz czekać na powrót do zdrowia Karola, jeśli miałoby to tyle potrwać. Jeżeli ja mam walczyć raz na 10 czy raz na rok, no to też się mija z sensem po prostu. I ja nie mam 25 lat, mam 37 lat i chciałbym przynajmniej 2 walki w roku stoczyć, tak? W tym na pewno jeszcze jakąś? No, na pewno w tym jeszcze jedną chciałbym stoczyć. Masz kogoś właśnie, może jednak, mimo wszystko, bo to się, wiesz, klaruje sytuacja, kiedy zawodników nie jest też 100 w kategorii, tak? Więc masz, no wiadomo, tak, że prawdopodobnie Longer odpada teraz, no bo walczyliście w tej chwili, więc nawet bez względu na wynik nie ma to sensu. Karol raczej nie, no bo kontuzja, więc no właśnie, i cóż dalej? Kogo dadzą, to wezmę. Nie ma dla mnie naprawdę znaczenia, kogo mi dadzą. Podpisałem kontrakt na walki, nie na przeciwników i tego się będę trzymał. Nie wybierasz? Nie wybieram. Bardzo fajnie. Śliczne dzięki. Michał Masakra Hita był naszym gościem po KSW 39 w Warszawie.